Dokładnie, tak. Dokładnie, ja kultura i wszystko. Pokazywać zależności między drogą całkowitą, drogą zatrzymania przy 50 na godzinę, 70 na godzinę, 90 i naprawdę ludzie, chociażby szybciutko, tak 50 na godzinę, czas reakcji jedna sekunda zabiera 14 metrów, samo hamowanie 10-11 metrów wyszkolonego człowieka, to jest niezmiernie ważne, człowieka, który wie jak hamować, jak to wykonywać. Głupia sprawa, zwykłe hamowanie awaryjne, a my naprawdę nie potrafimy hamować, nie potrafimy siedzieć prawidłowo w samochodzie, żeby obsługiwać to miejsce pracy. 70 na godzinę, sekunda, czas naszej reakcji zabiera 20 metrów, a hamowanie awaryjne to jest nieprawdopodobna rzecz, to nie jest proporcjonalnie wyższa. Teraz będzie pełna pracy, jak państwo chcecie do pracy iść, to dobrze hamujący człowiek. Proszę bardzo, na początku damy dużo ogłoszeń, taką gorszą. No, mamy na przykład tutaj szczegóły oferty na pracownika ochrony, jak ktoś sobie do emerytury chce dorobić, czy emeryturę mieć. Otrzymujemy to prawo jazdy i naprawdę jeździmy. To jest umowa o pracę na czas próbny. Umowa to jakiś facet, uwaga, psychiczny, taki facet, który się tak pyta, taki staruszek, jakby mało wiary miał w to, że ludzi pozatrudnia. To się nikt czemu znajdzie, ale dzwonić można. Proszę państwa, tutaj na telefon 723-200-020. Powtarzam, 723-200-020 do tego faceta psychicznego. No, może kosa na kamień trafi. 12.29, Głuszcze, zapraszam. Policjanci weszli do francuskiego senatu. Zbierają tam dokumenty związane z dwójką dzieci François Fillona, kandydata republikanów na prezydenta. To element postępowania związanego ze skandalem finansowym, w centrum którego Fillon znalazł się kilka dni temu. Według francuskich mediów kilka lat temu polityk zatrudniał swoich bliskich na fikcyjnych stanowiskach. Teraz badane są doniesienia o pracach dwóch dzieci Fillona, które mogły w czasie, gdy on był senatorem, otrzymać z państwa kasę 84 tysiące euro. Fillon, do niedawna lider sondaży przed wiosennymi wyborami prezydenckimi, od tygodnia regularnie traci na popularności. Sam twierdzi, że jest niewinny. Nie tylko duże miasta, ale też małe gminy chcą walczyć ze smogiem. Pod bydgoskie Białe Błota ruszają z obywatelską akcją przekazanie 11 nie pal śmieci. O szczegółach reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Gminy Białe Błota bardzo często wybierają mieszkańcy Bydgoszczy jako swoje nowe miejsce do życia. Jest dużo nowych domów, ale też sporo tych starszych, kilkudziesięcioletnich. Problem smogu jest tu praktycznie każdej zimy, mówi organizatorka akcji Renata Moros. Mówili, że palenie śmieci jest proekologiczne. To jest nieświadomość, brak edukacji i nieodpowiedzialność. Do wszystkich mieszkańców gminy trafią specjalne ulotki z informacjami o skutkach palenia śmieci i z numerami telefonów do odpowiednich służb. Warto wiedzieć, że gmina Białe Błota dotuje wymianę starych pieców, maksymalnie to 30% kosztów zakupu, ale nie więcej niż 2000 zł. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM. W samej Bydgoszczy w tej chwili normy zanieczyszczeń powietrza pyłami stężonymi przekroczone są dwukrotnie, o wiele gorzej, m.in. w Warszawie, Kielcach, Lublinie i Krakowie. Na stronie tok.fm.pl / smog więcej o problemie zanieczyszczenia, raport o jakości powietrza w największych polskich miastach codziennie w TOK FM po 8 i 16. Słuchasz informacji TOK FM. Hakerzy zaatakowali stronę Komisji Nadzoru Finansowego. Witryna została wyłączona, by zebrać informacje potrzebne do śledztwa. Rzecznik KNF-u Jacek Marszczewski zapewnia przy okazji, że wewnętrzne systemy, którymi KNF powiązany jest z innymi instytucjami, działają niezależnie od strony internetowej i pozostają bezpieczne. Przedstawiciele KNF-u złożyli zawiadomienie do odpowiednich organów ścigania. Polska proponuje państwom Unii Europejskiej pomoc w odtworzeniu siedlisk żubra w Europie. Powiedział o tym minister środowiska Jan Szyszko. Na propozycję odpowiedziała Bułgaria, która wystąpiła o 6 osobników. Rumunia jest zainteresowana zwierzętami do hodowli zamkniętej. Czesi mają rozpatrzyć propozycję. Holandia i Niemcy zainteresowane nie są. Lasy państwowe szacują, że w Polsce żyje ponad 1500 żubrów. Kolejne informacje Radia TOK FM o 12.40. Pogoda. Mgłe i chmury dziś w całej Polsce. Więcej przejaśnień w kujawsko-pomorskim. Opady możliwe lokalnie w wielu regionach, ale najwięcej deszczu, mrzawki czy śniegu, głównie na krańcach wschodnich, a na termometrach od 0 do 4 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Andrzej Cegliński, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, a także były minister kultury, jest moim i państwa gościem. Przypominam, że naszą rozmowę mogą państwo również oglądać na profilu facebookowym Radia TOK FM.
chciałbym właśnie, żebyśmy trochę porozmawiajmy nadal o historii, ale też w kontekście tego, co się dzieje z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jak pan ocenia ten projekt połączenia? Dobrze, muzeum z nieistniejącym muzeum się okazało dwie rzeczy. Pierwsza to rzeczywiście 17% Polaków jeżdżących samochodami przyznaje się do projektu politycznego. To jest kwestia mentalności, że polska prawica, która reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, to jest jedno z tych dwóch Polsk, o których myślał Januszewski Brzyskiego, że zawsze w historii Polski, że zawsze państwo strategia są ze słowie, no ale w tej naszej nowożytnej historii. Tak, że zawsze była taka dychotomia, prawda? Że jakby troszkę brak środka, że jest jedna wspaniała, znakomita, że to skala myśląca o dobrym wspólnym, zatroskana rozmaitymi przypadłościami polskiej kultury, które nie pozwalają Polakom żyć tak, jak mogliby żyć, gdyby nie te przypadłości. I druga taka dęba budowata, ksenofobiczna, my najlepsi, wspaniali i tak dalej. I akurat jak idzie o to muzeum, to pomysł na połączenie do... Ta narracja, ta opowieść o historii II wojny światowej, która jest tylko normalną opowieścią europejską. Europie przeleżyła się w XX wieku katastrofa, po prostu, trzeba ten wyraźnie powiedzieć. No tak, ale przypomnijmy to na siłę, sekwencja wydarzeń, jeśli chodzi o muzeum. No właśnie, bo recenzję wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej napisał Piotr Samka między innymi i Jan Żaryn. I oni zwracają uwagę, że tam za dużo jest mowy o ludności cywilnej, jeśli chodzi o wojnę. Nie ma tego aspektu bohaterskiego czynu zbrojnego. Panie dyrektorze, ja myślę sobie tak, że jeżeli chce się być człowiekiem, który dba o dobro swoich dzieci, to człowiek zrobi wszystko, żeby dzieci żyły w pokoju. Jeżeli się traktuje, że się jest politykiem i ma się pewne zobowiązanie wobec własnego narodu, to powinno się robić wszystko, żeby ten naród żył w pokoju. Wszystko to, co prowadzi do militaryzacji myślenia, do trywializacji wojny, do takiej banalizacji całego, że tak powiem, procesu wojennego, do takiego fałszu, że wojna to jest bohaterstwo. Wojna to jest żąba, nie bohaterstwo, tak naprawdę. Bałdego, przyznałem, że muzeum jest spektakularne. Wystawa wysokoporuszająca jest świetnie zrobiona. To jest naprawdę takie współczesne muzeum, które robi wrażenie. Oglądałem obraz, oglądałem film. Czy jest jakaś rzecz w polskiej historii, która jest między nami bezsporna? Mam wrażenie, że już nie może być dzisiaj, dlatego, że dzisiaj mamy dzisiaj mamy do ochrony, a potem wcale nie wolno. Nie odecie o tym, że Polacy się tak podzielili, że mimo, że mówią innym językiem, mówią się innym językiem. Mówią, dlatego, że pojawiają się w tej chwili w polskim języku pojęcia właściwe jednej części, nieznane drugiej części Polaków, albo właściwie tej drugiej części, nieznane pierwszej części Polaków. Sam się łapie na tym, że jeszcze kilka lat temu czytałem prasę w miarę, że tak powiem, rążku. Dziś nie mam ochoty. Gazety polskie ręki nie wezmę. Ja już nawet nie wiem, o czym oni tam mówią, o czym rozmawiają, o czym piszą, jakie argumenty przedstawiają. Jest tak mówię, o tym swoim nie interesuje mnie wymiana poglądów, bo ja na niej tylko pracę. Ale ja jestem człowiekiem, który kilka lat temu przez cały okrągły rok, przez 5-4 tygodnie, mówię na północy Mazowsza, się na rozkurz dawało coś więcej, aniżeli należy, żeby być w porządku. Ciebie kupowało, to zawsze się dostawało trochę więcej tego mleka, jak się zamówiło, więc do kanki, do bańki. Otóż, więc na 5-4 tygodnie, u mnie rok była, nie 5-2 tygodnie. Pisałem w takim portalu Salon24, do Igor Jalkę kierował tym portalem. Był bardzo prawicowy portal i był
dotyczącym świata polityki. W końcu przerwałem, bo uznałem, że no tej góry, że powiem, gówna na sobie już nie uniosę, już nie mogę tego unieść, tego hejtu, takiego obrzydliwego, bo nawet jak pisałem, to się szukałem w taki troszeczkę, że tak powiem, jakby nie do końca, będąc w takiej stuprocentowej prawdzie, takich dobrych rzeczy szukałem w pisie, w Lechu Kaczyńskim, w tych tam, jak mi się nawet udało te tyle pisać, że tylko dobre rzeczy pisałem o nich, to wtedy też chęć się odzywał, co ja, że tak powiem, jaki mam plan, że piszę dobrze, że dobrze o nich nie mogę pisać. Otóż, więc ja próbowałem, bo ja tak uważałem, że no, pisze to takich jak ja, tak samo myślących, to trochę szkoda czasu, więc próbowałem nawiązać jakiś kontakt. Jak się próbuje nawiązać kontakt, to jednak robi się to w sposób w miarę delikatny, nawet krytykując, a nie sposób. Nie sposób, są dwie Polski i tyle. Więc trudno znaleźć w historii Polski coś, co by łączyło. Tym bardziej, że aroduje nam, ucieka nam możliwość umiejętności poważnej rozmowy. No dzisiaj o Powstaniu Warszawskim, o którym się naprawdę poważnie rozmawiało przez dziesiątki lat, poważnie, że właśnie można, są wszystko kalki. I co więcej, to co właściwie wydawało się przynajmniej warszawiaków, powinno w jakiś sposób łączyć, absolutnie dzieli. Bo cokolwiek by nie powiedzieć, to natychmiast się mówi skrajności, albo się mówi wyłącznie w kategoriach wielkiego bohaterstwa i ten, co powie właśnie o stronach ludności cywilnej, o kompletnie zniszczone mieście, to natychmiast jest uznawane przez tamtą stronę za nie zdrajcy, nie wiadomo kogo. Ale ten podział jest jeszcze bardziej skomplikowany. Pamiętam, on na profesora Bartoszewskiego. On akurat nie spierał z nikim, czy w Powstaniu miało sens, czy nie, czy był jego uczestnikiem. Tam też jest to nienawiść, znaczy nienawiść, bo profesor Bartoszewski to może nikt tego nie mówił publicznie. Był tam człowiekiem, który bardzo długo w III Rzeczpospolitej nie ujawniał w rzeczywistości swoich, że tak powiem, politycznych wyborów, ciesząc się z niepodległości i wkładając wszystko, co miał w swojej głowie i w swoich kontaktach międzynarodowych, żeby tę niepodległość, że tak powiem, budować, utwardzać, żeby korzystać z tej szansy, którą Polska sobie sama otworzyła w dobrej koniunkturze międzynarodowej. I kiedy on po raz pierwszy, że tak powiem, leciutko skrytykował obóz Prawa i Sprawiedliwości, to natychmiast spotkał się z taką nieprawdopodobną falą hejtu. Czyli to pan w poprzedniej części audycji trochę pytał, znaczy widać, że Jarosław Kaczyński myślał urazowo, bo ja to dla mnie ulega wątpliwości, że on przynajmniej z punktu widzenia skutków kontroluje wszystko w swojej obozie. To znaczy, że nawet nie kontrolując kontroli w tym znaczeniu, że ludzie się zastanawiają, ludzie, którzy uczestniczą w jakoś tam życiu publicznym w rozmaitych miejscach, zastanawiają się, jak będzie odebrane to, co robią na Nowogrodzkiej. No to jest nienormalne. Pisałem to bardziej o lewicy niż o prawicy. Bardzo niedawno napisałem takie zdanie, że naród, który potrzebuje wodzów w polityce, potrzeba wodzostwa w polityce, potrzeba wodza w polityce, nie jest oznaką siły narodu, jest oznaką słabości narodu. No ale pamięta pan Leszka Millera i to, jak wszyscy czapkowali, mówili kanclerz, żelazny kanclerz. Nie było to podobne, czapkowałem, ja nie bardzo Leszka Millera, nie było to podobne, ja cenię Leszka Millera, ja uważam, że spełność jest to polityk niespełniony. Przeszło poszło i pierwsza, nie marzą. Zapewniła, że resort, którym kieruje, przedstawi w terminie opracowane podstawy programowe dla szkół podstawowych. Rozporządzenie w tej sprawie zostanie wydane 14 lutego. Siedzą i pierwsza, nie marzą. Dotyczące podstaw programowych dla szkół średnich i branżowych.
Jutro z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem ośrodki onkologiczne organizują Dzień Drzwi Otwartych. Profesor Jan Walecki, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie, informuje, że telefony państwu podałyśmy. Może jeszcze czwarta by się znalazła jakaś firma, ale widzicie państwo. Pracy teraz będzie bardzo dużo i szczególnie dla osób niepełnosprawnych, bo teraz oczy się może w tej żebracznicy otworzą, że są ludzie, którzy są niepełnosprawni, którzy powinni być objęci opieką, bo są na zachodzie już dawno objęci opieką, a tutaj to wiesz, dopiero co dociera do świadomości. Wiesz, jak baba silna krowa, to ona się idzie po ulicach i rozpycha tu z Warszawy. Pluje, kaszle, krumce. Co ją tam obchodzi? Staruszka jakaś, czy ktoś na wózku inwalidzkim. Zepchnąć do Wisły. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny punktualnie o 13. A w sumie widzicie państwo, Warszawa jest moherowa. Warszawa jest moherową metropolią. Tak może za bardzo obrazowo tu pokazałam, no ale jak są nawet święta i te babilonki, Wielkanoc, która się zbliża, czy to Boże Narodzenie, które było półtora czy dwa miesiące, proszę państwa, to ludzie żrą, potem się biją, wódkę piją tam, ksiądz też ostrzegał, żeby na uroczystość wierzmowania nie komunii nie pić, bo dzieci wszystko widzą i szkoda jest obopólna dla dzieci, dla rodziny, dla wszystkich, żeby nie pić. Czyli Allah Akbar po arabsku, więc no. Tutaj są a oni piją. Powody, by przypuszczać, że i tutaj, proszę państwa, księża sami mówili, że w studiu ze mną jest doktor kij mrowisko, jak kij mrowisko wciskają, czyli sobie dokuczają swój wyniszcza swego. Ja mówię normalny dom, gdy jest podzielony. Dom na dwie części wystarczy, gdy jest podzielony. To się już nie ostoi przed burzą, przed nawałnicą się nie ostoi, bo stoi taki dom na piasku, bo taki dom stoi na piasku. Ja jak kiedyś zaczęłam czytać, studiować ze Świadkami Jehowy, to zaczęłam od tego tematu i to mi się tak bardzo spodobało, że dlaczego u tych moherów tak się oplotkowują, nienawidzą, tak oceniająco gapią się, dlatego, że im klepek, piątej klepki brak. Dlatego mówimy dzisiaj o tej pracy czwartej, że czwarta praca się może znajdzie, ale im piątej klepki brak. Janek Witek zawsze mówi, że ty masz niepoukładane w głowie, pod sufitem nie po kolei. To jest takie dowcipne, to jest takie śmieszne. Masz nie po kolei pod sufitem. Brutalnie mówiąc, wrzuta w kampanię wyborczą, czy nie, w związku z czym tu jest jeszcze bardzo wiele pytań i nie wiemy, jak to się zakończy. Być może jest to sposób na odwrócenie uwagi od problemów Fronsła Fiona i sprawy z jego żoną i z jego dziećmi. To powiedzmy jeszcze krótko. Za 3 miesiące wybory prezydenckie we Francji. François Fillon to jest ten kandydat prawicy, który ma szansę na wygraną, tak, tych wyborów. Ale ostatnio pojawiły się problemy. Polityk ma problemy związane ze skandalem korupcyjnym. Dotyczą jego żony, jego dzieci. To się wszystko rozwija. Opiszmy tą nawet sytuację. Nie korupcyjne, czy po prostu on jako, no, jako znaczy, parlamentarzysta, a później jego następcy zatrudniali właśnie żonę Penelope Fillon, jak się okazało niedawno także częściowo jego dzieci. No, ale już prasa pisze o Penelope Gates. Wykonywali pracę właśnie na rzecz Fiona, czy też jego następcy, co samo w sobie jak gdyby problemem nie jest. Jest to zgodne z prawem. Natomiast wszystko na to wskazuje, że było to zatrudnienie fikcyjne. I tu jest problem, bo można zatrudniać żonę, ale pod warunkiem, że on rzeczywiście pracuje, a nie tylko pobiera wynagrodzenie, nie wykonując jednocześnie żadnej pracy. W początkowym okresie reakcją obozu Fillona była kontrofensywa. W jednym z pierwszych wieców, jaki się odbył, z udziałem około 15 tysięcy ludzi, owacyjnie wręcz przywitano żonę Fillona, Penelope, wręczono jej bukiet kwiatów. Ona sama, znaczy owacja na stojące była wręcz na żonę Fillona, przywitano kwiatami, ona się bardzo wzruszyła, popłakała się ze wzruszenia. No i wydawało się, że jak gdyby chodzi o to, żeby pokazać, że mi się nie zgadza, znaczy nie akceptujemy tego typu ciosów, które Fillon próbował
nazywać swego rodzaju ciosami poniżej pasa, że to są ciosy w jego żonę, a nie w niego. Jeśli ktoś ma jakieś zarzut, niech one będą skierowane w niego. No ale jak wydaje się, że sondaże są bezlitosne i tu dzieje się rzecz absolutnie niebywała, a przynajmniej absolutnie nie do pomyślenia jeszcze pół roku temu. Mianowicie klasyczna partia prawicowa i klasyczna partia lewicowa dokonały, że tak powiem, zwrotu ku ekstremom. To znaczy, że prawica wystawiła w wyniku prawyborów kandydata bardzo prawicowego, lewica w wyniku prawyborów kandydata bardzo lewicowego, w rezultacie zrobiło się puste miejsce w centrum. I tutaj nagle się okazuje, że sam jeden w tym centrum znalazł się Emmanuel Macron, który wydawało się, że szans większych nie ma, a tu nagle jak gdyby dzięki tego typu zawirowaniom znalazł się sam i może w nieograniczony sposób zerować na tymże właśnie fragmencie elektoratu, który sięga gdzieś tam od umiarkowanej lewicy typu właśnie François Hollande, Manuel Valls, aż po jakąś taką też prawicę umiarkowaną, prounijną, prawda, więc tu jest jakaś szansa. I Macron jest z partii... A właśnie kto to jest Macron? Macron się mieni jako człowiek świeży, nowy, który jest poza układów. Natomiast to jest po pierwsze człowiek, który przez całe lata pracował na wysokich stanowiskach w Banku Rothschild, a więc powiązania są z międzynarodową finansjerą. Później François Hollande wziął go do siebie, do swojej ekipy, był zastępcą sekretarza generalnego Pałacu Elizyjskiego, czy sekretarzem generalnego Pałacu Elizyjskiego. Później był ministrem budżetu w rządzie Manuela Valsa, skąd odszedł, jak gdyby trzaskając drzwiami i w jakiś sposób zdradzając François Hollande'a, który go rozprowadził w tym politycznym peletonie. No i teraz może się okazać, że to on właśnie zwycięży. Nie pierwszy to raz. Mieliśmy kiedyś Chiraca i Sarkozy'ego, którzy też w pewnym momencie jak gdyby zdradzali swoich politycznych guru i na tym się okazywało dobrze wychodzili. Co będzie dalej? Zobaczymy. Nie jest jeszcze powiedziane, jakiego rodzaju inne zjawiska pojawią się, czy nie będą inne jakieś materiały kompromitujące upublicznione. To by mnie nie zdziwiło, gdyby się nagle okazało, że też coś inne Macrona się pojawi, bo takie są prawidła kampanii wyborczej. I teraz Francja, która właśnie za chwilę będzie wybierała, Francja, która śledzi pilnie tą aferę z François Fillonem, Francja, w której bardzo poważnie reprezentuje się Marine Le Pen z Frontu Narodowego i dzisiejsze, no nazwijmy to próba zamachu terrorystycznego, natura terrorystyczna, tak mówią władze, to może trochę być wykorzystane w tej kampanii, prawda? Ta sytuacja będzie, no na pewno będzie. Permanentnego alertu postawionej sytuacji bezpieczeństwa na wysokim poziomie, prawda? Bo to tak Francja funkcjonuje już nam od chyba 2 lat mniej więcej. To będzie też elementem kampanii wyborczej. Chociaż właśnie co ciekawe, przez ostatnie tygodnie tak nie było. Gdzieś właśnie od listopada, kiedy były prawybory to w jednej partii, to w drugiej, tematem numer jeden były kwestie gospodarcze. Gospodarcze, zatrudnienie, to był element, czy ochrona środowiska, to też jest ważny element w kampanii wyborczej. Natomiast kwestie bezpieczeństwa nie. W związku z powyższym ten zamach, po pierwsze, no, pozwala przestać mówić o Penelopie, już mówiąc tak bardzo brutalnie, chociaż nie wiadomo kto i dlaczego zrobił, ale na pewno jest to jakiś element. A po drugie, pozwala kandydatom wszystkim jakoś ustosunkować się do tego wymiaru bezpieczeństwa, który, tak jak powiedziałem, w ostatnich tygodniach był wręcz nieobecny. Ale myślę, że teraz zacznie być obecny, chociażby dlatego, że między innymi stacje metra zamknięte, Louvre zamknięty, kilkuset turystów było ewakuowanych, a co więcej, dzisiaj miała być się wokół wieży Eiffla odbyć wielka ceremonia towarzysząca zgłoszeniu oficjalnemu do Igrzysk Olimpijskich w 2024. Najprawdopodobniej ta impreza będzie odwołana. Zobaczymy, jak sprawy się potoczą. Tyle o Francji, a teraz przejdźmy do Rumunii. Od kilku dni trwają tam ogromne protesty. No, szczytowy w dzisiejszej nocy też kilkadziesiąt tysięcy osób wyszło na ulicę i protestowało. Ponoć nawet set. Ponoć nawet set. Czyli tysięcy. Więcej niż ze środy na czwartek, tak wychodzi na to. Chociaż to był ten rekord, 250 tysięcy, to już jest policzalny. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z protestami największymi od czasu upadku komunizmu w 89? No nie, no takich protestów to było dużo w latach 90. Tak zachodnia prasa i tak zachodnie agencje to oceniają. To zawsze jest specjalnie o tym mówię. Bo... Ładnie zawsze tutaj powiedzieć jakieś takie sformułowanie chwytliwe i wtedy możemy na tym coś stworzyć, jakiś artykuł rzucący się w oczy, przyciągający klienta i nabywcę, to na pewno. Natomiast w latach 90. już w Rumunii dochodziło do tak zwanych mineriad. Mineriady to były protesty, które organizowali, może zły wyraz organizowali, brali w nich udział górnicy, zwłaszcza z Doliny Ziu. Kto je organizował, to inna kwestia. W dużej mierze były to protesty sterowane politycznie
zwłaszcza na początku, sterował je celowo ówczesny przywódca Rumunii Ion Iliescu po to, aby osłabić swoich politycznych rywali, nie mogąc ich pokonać w walce politycznej, ściągał górników, którzy po prostu pałowali opozycję i koniec. W ostatnich latach, w 2015 roku, doszło też przecież do fali wielkich protestów, kiedy to w Bukareszcie ponad 60-65 osób zginęło w rezultacie pożarów w klubie o nazwie Kolektyw. Pożar właśnie w klubie jako taki uzewnętrznił, unaocznił brak jakiegoś ładu w nadzorze nad tego typu klubami, chociażby to, że nie było więcej drzwi ewakuacyjnych. No i doszło do wielkich protestów, w rezultacie których do dymisji podał się ówczesny rząd. Czy i teraz mamy protesty, które są wynikiem działań rządu, który chce uwolnić ludzi oskarżonych o korupcję, uwolnić z więzienia, czyli już właściwie odbywających karę. Tak właśnie wygląda jakby ten główny motyw. Czy rzeczywiście tylko to jest problemem? Nie, oczywiście problem jest na pewno to, że po pierwsze chce się dokonać dwóch rzeczy. Jedną już dokonano, drugą jeszcze nie. Pierwszą to w drodze rozporządzenia nagłego, rozporządzenia pilnego rządu zdepenalizowano szereg różnego rodzaju zjawisk, które do tej pory podlegały karze. Jak na przykład, jeżeli ktoś uzyskał prezent od kogoś, to później przez jakiś tam okres nie miał prawa wydania decyzji administracyjnej, która byłaby dla niego korzystna, gdyż byłaby mowa o konflikcie interesów. Na przykład, że dla określonych, że ktoś mógł się zasłaniać, że jeżeli to jest ktoś z rodziny, no to nie można go donosić. Rozszerzono to teraz, że to już bardzo szeroka rodzina, nie wolno na nią donosić i tak dalej. To jest pierwszy element, który przyjęto to w drodze rozporządzenia, natomiast to rozporządzenie ma wejść w życie dopiero po 10 dniach, dokładnie 11 lutego, czyli tu w chwili obecnej ono nie obowiązuje. Ale jeśli zacznie obowiązywać, no to dla bardzo wielu ludzi będzie podstawa prawna, aby tu dowodzić swojej niewinności. Druga rzecz, której jeszcze nie zrobiono, to zgłoszono na razie projekt ustawy o amnestii. I tu jest rzecz bardzo ciekawa, bo tą amnestią było objętych bardzo wielu polityków, którzy w ostatnich latach w rezultacie działania rumuńskiego odpowiednika CBA, to się nazywa DNA w Rumunii, czyli instytucji antykorupcyjnej, zostali oskarżeni i skazani za korupcję i odbywają kary pozbawienia wolności. I tu jak gdyby jest pewna reakcja społeczeństwa. I to jest ten problem. Co nas łączy z tymi protestami dzisiaj, i klubem Kolektyw, to właśnie korupcja. Dlatego, że oczywiście za dużo osób zostało tam wpuszczonych. Nie był ten klub przystosowany do takiego typu koncertów z materiałami, nazwijmy to, płonącymi, czyli jakimiś racami i tak dalej. Ale w tym zresztą studiu rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło. Ja zresztą te protesty widziałem na własne oczy. Ludzie się zbierali na Facebooku. To była naprawdę bardzo spontaniczna akcja i bardzo oddolna. Tutaj rzeczywiście politycy, oni się dopiero podłączali do tej akcji. Natomiast to, co stało w tle tej tragedii w klubie Kolektyw, to, że w Bukareszcie właściciele każdego klubu, jeżeli dobrze zapłacili, to nie musieli się bardzo przygotowywać nie musieli tego klubu przygotowywać do działalności koncertowej. Po prostu pieniądze, koncesja, mamy, działamy. Problem polega na tym, że właśnie jeżeli byśmy porównywali te protesty wtedy i te protesty obecne, to są właśnie, żeby dać rząd wielkości. Wczoraj mówiono o około 100 tysiącach ludzi w Bukareszcie, plus po około 10, 15, 25 tysięcy w innych miastach Rumunii, więc w skali kraju być może około 200 tysięcy. Troszkę mniej niż poprzedniej nocy, gdzie te protesty zostały trochę złamane przez nasłanych chuliganów z band kibolskich, ale tak by jest inny temat. Natomiast co się stało przez ten rok i kawałek? Otóż po drodze przecież mieliśmy i wybory samorządowe, i wybory parlamentarne. I otóż co się okazało, że pomimo tego, iż w Bukareszcie wtedy były protesty, bo był klub Kolektyw, niedalek pół roku później były wybory samorządowe i Partia Socjaldemokratyczna już wtedy, latem roku 2016, zwyciężyła w Cuglach. A później, na początku grudnia, czyli raptem dwa miesiące temu, grudzień 2016, tak dzisiaj krytykowana Partia Socjaldemokratyczna tak samo miażdżąco wygrywa wybory parlamentarne. W związku z tym, jaki mamy problem? Mamy problem rzeczywiście, że ludzie protestują przeciwko temu, że
niewydolna jest klasa rządząca, ponieważ oprócz wymiaru jakby finansowego, to problem jest to po prostu, że wszelkie stanowiska są zawarowane dla różnego rodzaju ciotków, pociotków, klientów, kuzynów, królika i tak dalej. W związku z pierwszym szansy na karierę nie ma i sposobem jest emigracja. To jest problem. Bo na ulicach mamy młodych ludzi, że kraj jest zaspawany. Tak, kraj jest zaspawany. No, młodych i starszych w każdym wieku. Więc jak gdyby to jest ten problem i społeczeństwo widzi i krytykuje to, że ich państwo jest zawłaszczone. Ale z drugiej strony, kiedy przychodzi kwestia wyboru, to z wyjątkiem wyborów parlamentarnych roku 2014, kiedy zwyciężył Klaus Johannis, to z tym, że wyjątkiem, w pozostałych wyborach jakoś tak ludzie albo nie chodzą głosować, a ci, co chodzą głosować, dalej głosują na partię socjaldemokratyczną, czy na inne partie. Partia socjaldemokratyczna jest po prostu wprost odpowiednik polskiego SLD. W związku z powyższym, jak gdyby można zadać sobie pytanie, i to jak gdyby jest podstawa dalszej refleksji, jak to jest, że właśnie mamy taki rozdziew pomiędzy z jednej strony prawidłową diagnozą, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, a z drugiej strony niestety brakiem umiejętności skonstruowania innej, rozsądnej, atrakcyjnej, poważnej oferty politycznej. Przecież kiedy właśnie wtedy Ponta podał się do dymisji, to też jakby ta jego dymisja była tak już dawno zapowiadana, jakby wykorzystał ten klub kuletki, żeby się podać do dymisji. Co się stało wtedy? Utworzono rząd technokratów i przez rok w Rumunii rządzili technokraci. Czy ten rząd mógł się poszczycić jakimiś znaczącymi osiągnięciami? Absolutnie nie i dlatego też właśnie Partia Socjaldemokratyczna wygrała. Problem właśnie polega na tym, że nie ma właśnie oferty partyjnej, która byłaby na tyle atrakcyjna dla wyborcy, że on może oddać głos na kogo innego. Niestety fakt istnienia powiązań, relacji, układów jest to rzecz, która tak naprawdę swymi korzeniami sięga nawet jeszcze może wieku XVIII i czasów osmańskich, kiedy Osmanowie wysyłali tak zwanych fanariotów, żeby sprawowali władzę czy to na tronie Wołoszczyzny, czy to na tronie Mołdawii, ponieważ oni rządzili po prostu w wyniku korupcji, mieli odprowadzić trybut sułtanowi i koniec, a jak oni sobie rządzili w kraju, to nie miało to znaczenia. W rezultacie co się wytworzyło? Mamy do czynienia z jednej strony ze społeczeństwem i z elitą bardzo zoccydentalizowaną, z ludźmi władającymi w sposób niebywały językami obcymi. Znajomość angielskiego jest dużo wyższa w Rumunii niż w Polsce. Mamy do czynienia z ludźmi bardzo pracowitymi, którzy potrafią rozwiązać biznesy, z duchowością, w tym także duchowością religijną, z niebywałym, wręcz po prostu niebywałymi osiągnięciami i spuścizną w zakresie chociażby budownictwa sakralnego i myśli intelektualnej, religijnej z jednej strony, a z drugiej strony mamy klasę polityczną, która jest totalnie zaspawana, hermetyczna i na którą nie ma sposobu, żeby w jakiś sposób dokonać jej zmiany, a to, co społeczeństwo przyzwyczaiło się, co chłop rumuński przez te stulecia, bo to stulecia działania, to nie to, że to są ostatnie lata, do czego się przyzwyczaiło, to po prostu do tego, żeby się w jakiś sposób przeżyć. I co jest tutaj rezultatem? Znamy w Polsce taką postać nieżyjącą, już takiego dramaturga Eugena Ionesco. Ionesco, on tak z francuska go nazwany, Ionesco tak naprawdę się nazywa. No i cóż widzimy w tych jego publikacjach, jego i w wielu innych? Widzimy pewnego rodzaju absurd, że ta jakby fabuła jest naznaczona absurdem. No i właśnie tak troszeczkę, kiedy w tej Rumunii jesteśmy, to widzimy ten absurd w tym sensie, że tam to, co podniosłe, to, co wielkie, co dostojne, miesza się nagle z czymś, co przyziemne, z czymś, co jak gdyby, co takie jest niepodniosłe i w rezultacie mamy swego rodzaju miszmasz i jakby powiedzenie, że no ty kradłeś, jesteś złodziejem, w związku z powyższym już nie masz prawa więcej być w polityce. Tak właśnie nie jest. Są ludzie, którzy są skazani za korupcję, udowodnili korupcję, odbywają karę pozbawienia wolności, wychodzą i wygrywają z powrotem w wyborach, chociaż wszyscy wiedzą, że są łapownikami. To skąd ten pomysł na amnestię dla ludzi skazanych prawomocnym wyrokiem za korupcję? No, ciężko przyjąć jako wiarygodny argument, że więzienia są zbyt przepełnione, należy je trochę rozluźnić, zwalniając tego typu osoby. Zresztą, co ciekawe, Rumunia, tak jak zresztą i Bułgaria, są objęte specjalnym nadzorem społeczności międzynarodowej Unii Europejskiej, jak walczy z korupcją i Rumunia robiła to nawet nieźle. Takie były oceny, prawda? To nie jest przegryziony korupcją kraj, który tylko i wyłącznie tym się żywi. To jest kraj, który jednak próbuje. I teraz ta amnestia w takim kontekście jawi się jakby pomysłem chyba też z tego dramatu absurdu. Właśnie, a w szczególności sposób, w szczególności metoda, ponieważ każdą rzecz można jak gdyby przeprowadzić w sposób bardziej chytry, sprytny, nie rzucący się w oczy. Partia Socjaldemokratyczna, co to jest za partia? To jest po prostu partia establishmentu.
to jest partia establishmentu, która... Establishmentu, czyli czyja? Jakiego establishmentu? Prawicowego, lewicowego? Tego nie ma w Rumunii różnicy. Tak naprawdę od roku 89 i wcześniej jest ten sam establishment. W roku 89 zastrzelono lidera i jego żonę, a poza tym nie zmieniło się nic. Lidera, to są czyli tak mówimy samo o Ceaușescu i... Ceaușescu zabito jego żonę, natomiast cała reszta aparatu, nomenklatury, sekuritate, to są wszystko ci sami ludzie, albo po przetwarzaniu, albo nie po przetwarzaniu. A nie był to błąd właśnie, że Ceaușescu został rozstrzelany razem z żoną bez procesu, bez wyroku. Przecież o to chodziło. Przecież o to chodziło, że w pewnym momencie, kiedy zorientowano się w drugiej połowie 89 roku, że w Polsce, na Węgrzech, w Czechosłowacji już nawet dochodzi do zmian, a tu Ceaușescu jako jeden jedyny upiera się przy utrzymaniu tego modelu, no to, to było jasne, że to jest na dłuższą metę nie do utrzymania i władzę stracić można. W związku z powyższym mamy do czynienia z tym, że establishment sam wyzbył się przywódców, a jakby przetrwał dalej. No i teraz chociażby przykład obecny. Przywódcą partii socjaldemokratycznej po dymisji Ponty został Liviu Dragna. No i Liviu Dragna po miażdżącym zwycięstwie w bardzo demokratycznych wyborach, w których a propos partia socjaldemokratyczna jakie hasło podnosiła? Uwaga, antyunijne, pronarodowe, walki o Rumunię, partia lewicowa, prawda? Więc już widzimy znowu element tegoż absurdu. No i tenże Dragna powinien był zostać premierem. Ale co się okazało? Dragna ma wyrok skazujący go za malwersację przy referendum z 2012 roku o odwołaniu prezydenta Băsescu i w związku z tym, ponieważ ma wyrok skazujący tam na karę w zawieszeniu, ale ponieważ ten wyrok jest jeszcze nie nastąpił, wymaz kary, bo to lat musi minąć, nie mógł zostać premierem. I dlatego najpierw wystawiono kandydaturę Sekli Szajdę, która została odrzucona przez Kosechnic. No i został Ring Rindanu, który, umówmy się, jest osobą drugiego garnituru. I Liviu Dragna steruje z tylnego fotela. Czy zatem Liviu Dragna chciał dokonać amnestii po to, żeby samemu zostać premierem i móc dopchać się do stanowiska? Tak widać, jak mohery lubią się dzielić. Ale no, w dużej mierze tak to wygląda. Niech państwo posłuchają. Pierwszego garnituru, drugiego garnituru. Ten sposób mówienia, oczywiście to wszystko zdradza. Co to za typy, co to za ludzie, którzy tutaj w ten sposób wypowiadają się. Drugiego garnituru. No to czy to u świętych ludzi, u świętych świadków bożych takie określenia wypadały? Z mównicy? W strażnicy? Przebudźcie się chyba nigdy. A jednak u tych moherów cały czas. Oni się dlatego biją, kłócą, dzielą. I potem ksiądz narzeka, dziwi się, że są podziały, że nie lubią księdza Rydzyka, że sami swoi nie chcą chodzić na mszę, że sami swoi się buntują przeciwko swojemu własnemu rzymsko-łacińskiemu kościołowi, prawda, bo są rodem z tegoż kościoła właśnie rzymsko-katolickiego, rzymsko-łacińskiego, że samych siebie nie trawią, nie lubią, krzyczą na siebie, oceniają siebie, krytykują, nienawidzą siebie, są bójki, awantury. No to ja przepraszam bardzo, kto to robi? Wiadomo, że diabeł, no ale jak oni diabła pokazują, ośmieszając go z kopytami, z różkami, no to my go już możemy chwycić za kark i sobie na sznurku niech się dynda. A to nie tak. On jest bardzo chytry. Szatan diabeł jest bardzo chytry. Jest przebiegłym profesorem, który ma nie 100 lat, ale 6 tysięcy lat. Także pan profesor Drozdowski, co tutaj może? Co tutaj może pan profesor Drozdowski? Nic nie może. W dniu wczorajszym nagle zmienili front i mówili, że w sumie to nie są tacy źli ludzie. W związku z powyższym władza jest jak gdyby, czy Liviu Dragna jest pod presją z jednej strony ulicy, czy w Radiu Tok FM głupoty, proszę państwa. A z drugiej strony presją piosenki stare z zespołu Dżemo opisują historie sytuacyjne, różne historie, ciekawe, nieciekawe. Po co to gadać takiego głupoty? Człowieku zajmie się duchowością, uduchowieniem siebie, uduchawianiem siebie. Zajmie się tym, to będzie z pożytkiem dla ciebie, dla twojej rodziny. To jest istotna diaspora, bo te 3 miliony ludzi, co wyjechało za granicę, jednak oni widzieli już troszkę innego świata i w związku z tym głosują troszkę inaczej. No i teraz załóżmy nawet, za granicę, za pieniędzmi, to przecież nic nikogo nie interesuje, ani kultura, ani sztuka, ani Biblia, ani Pan Bóg, tylko aby do kieszeni sobie Pana wkładać i tyle. To nie o to chodzi, to nie o to chodzi. Radio Conchita. Nie ma tak jak w Polsce tradycji walki narodowo-zwolenczej, powstańczej, organizowania się, zakładania różnego rodzaju właśnie organizacji celem osiągnięcia czegoś.
oni są na etapie, że widzą doskonale to, co jest złe, ale jeszcze nie potrafią zorganizować się, by w to miejsce zaproponować inne rozwiązania. Czyli z tych 250 tysięcy nie powstanie ruch odnowy w Rumunii. Już na ten temat dyskutowaliśmy przy okazji klubu Kolektyw. Taki ruch nie powstał. W związku z tym, czy powstanie teraz, na pewno jest za wcześnie, aby taką rzecz stwierdzić. Niemniej jednak fascynująca jest ta sytuacja polityczna, społeczna. No. Będzie obudź się, Polsko, ma. Niech przepadnie kłamstwa mgła. Radio Conchita. Nie najsprawiedliwszym. Tak, niech się Józef modli, nadaje Radio Conchita. Po przerwie. Patronie umierający. Po strachu duchów piekielnych. Także zaczynamy powoli. Obudź się, Polsko ma. Niech przepadnie kłamstwa mgła. I Państwo tutaj mogą słuchać w tych rozlicznych audycjach naszego radia. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Skandale, czyli afera reprywatyzacyjna, no i całe mnóstwo innych, proszę Państwa, rzeczy. Proszę być z nami, proszę być z nami. Skandale. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Maria z Poznania. Bóg zapłać Pani Mario, Bóg zapłać wszystkim, którzy trwali wraz z nami na modlitwie. Zapraszamy na serwis informacyjny. Atak przed Luwrem w Paryżu był najwyraźniej atakiem o charakterze terrorystycznym, oświadczył francuski premier Bernard Cazeneuve. Rzecznik MSW poinformował, że tożsamość i narodowość napastnika pozostają nieznane. Mężczyzna uzbrojony w meczetę lub nóż krzyczał Allah Akbar. Jeden z żołnierzy oddał do napastnika 5 strzałów, ciężko raniąc go w brzuch. Zaatakowany żołnierz został lekko ranny. Terroryści nie zmieniają taktyki, a o tym, że zagrożenie zamachami wciąż jest wysokie, świadczą patrole policji i żołnierze z bronią maszynową, zwraca uwagę dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Udaje się w tej chwili zapobiegać większości dużych zamachów ze względu na to, że tajne służby francuskie potrafią tropić przede wszystkim szlaki czy organizacje zajmujące się przerzucaniem broni i materiałów wybuchowych. Tak udało się już kilku zamachom zapobiec, ale cały czas jest jeszcze ta druga opcja, czyli zamachy przy pomocy czy ciężarówek, czy przy pomocy po prostu ogólnie dostępnych noży, maczet, siekier, w każdym razie takiej broni, którą można kupić praktycznie w każdym sklepie. I to jest zagrożenie poważne, ponieważ z tego co pamiętam, to w tej chwili zakłada się, że od 7 do 10 tysięcy radykałów, którzy w każdej chwili mogą dokonać zamachu terrorystycznego, znajduje się na terenie Francji. Prefekt policji Paryża poinformował także, że napastnik miał ze sobą dwa bagaże. Później ustalono, że nie było w nich ładunków wybuchowych. Grupa
Grupa Wyszehradzka po raz kolejny okazała się najskuteczniejszym zespołem państw współdziałających w ramach NATO i Unii Europejskiej, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Szef MON-u w cotygodniowym felietonie na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam podsumował dwudniowe spotkanie ministrów obrony państwa U4 w Niepołomicach w województwie małopolskim. Minister zaznaczył, że w trakcie obrad zostało uzgodnione wspólne stanowisko. Wyraziliśmy wspólnej deklaracji radość z powodu wojsk amerykańskich, które wylądowały na terenie Polski i będą pełniły służbę na całej wschodniej ścianie, na całej wschodniej granicy NATO, od Estonii aż po Bułgarię, z centrum w Polsce, a wiemy z przeszłości, że nie wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej miały w tej materii taki sam pogląd. Teraz on został wyrażony wspólnie, w sposób absolutnie jednoznaczny. Ministrowie obrony państwa U4 zgodzili się też, by dowództwo koordynujące działania grup bojowych stacjonujących na wschodniej ścianie znajdowało się w Elblągu. Ponadto zostały uzgodnione szczegóły wojskowe dotyczące m.in. rotacyjnego pełnienia dyżurów w państwach bałtyckich przez kompanie poszczególnych państw. Omawiane było także powstanie w 2019 roku Brygady Grupy Wyszehradzkiej z dowództwem w Polsce. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 12 osób, w tym pracowników elektrowni Szczecin i biznesmena. To część śledztwa dotyczącego korupcji przy dostawach biomasy do elektrowni. Na gorącym uczynku przyjęcia 50 tysięcy złotych łapówki biuro zatrzymało dyrektora do spraw energii elektrowni. O szczegółach mówi Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. Zabezpieczono około 1 000 000 złotych w gotówce, w tym ponad 100 tysięcy złotych w pomieszczeniach służbowych pracowników elektrowni Szczecin. Śledczy ustalili, że dostarczone przez firmę biznesmena transporty wcale nie były biomasą. Mimo to pracownicy w zamian za korzyści majątkowe potwierdzali, że ciężarówki były wypełnione właśnie odpowiednio technicznym paliwem. Przez to dochodziło do produkcji prądu z paliwa złej jakości. Ustalenia wskazują, że spowodowano tym straty wielomilionowe. Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prowadzi delegatura CBA w tym mieście. Wstępne ustalenia wskazują, że proceder wyrządził wielomilionowe szkody dla spółki Skarbu Państwa Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Sprawa jest rozwojowa. Polska nie podziela diagnozy szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska na temat wyzwań stojących przed Unią Europejską i propozycji zaradzenia im, oświadczyło MSZ. Resort sprzeciwia się też postrzeganiu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kategoriach zagrożenia. Oświadczenie MSZ-u zostało opublikowane w związku z wtorkowym listem Donalda Tuska do szefów państw i rządów przed rozpoczynającym się dziś szczytem Unii Europejskiej na Malcie. Szef Rady Europejskiej wskazuje w nim m.in. obszar zagrożeń związany ze wzrostem nastrojów antyunijnych, nacjonalistycznych i ksenofobicznych we wspólnocie. Uważa, że coraz bardziej widoczne są spadek wiary w integrację polityczną, poddanie się populistycznym argumentom, a także wątpliwości wobec podstawowych wartości demokracji liberalnej. W ocenie szefa Rady Europejskiej dezintegracja Unii będzie prowadziła do zależności krajów członkowskich od wielkich supermocarstw Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. W kraju zachmurzenie całkowite, miejscami przejaśnienia, na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu i Mazowszu miejscami słaby śnieg, na południu kraju, gdzie niegdzie słaby deszcz lub mrzawki, na pozostałym obszarze Polski miejscami słabe deszcze, deszcze ze śniegiem lub marznące mrzawki powodujące gołoleć. Na zachodzie i południu mgły, gdzie niegdzie ograniczające widzialność do 200 metrów i utrzymujące się przez większą część dnia. Temperatura maksymalna od -1 stopnia na północnym wschodzie, około 1 w centrum, do 5 stopni na południu. Wiatr południowo-wschodni i wschodni słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, a na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali ciśnienie będzie się wahać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Już dziś o 18.15 kolejny odcinek Westerplatte Młodych, w którym gośćmi będą członkowie Ruchu Czystych Serc. Temat odcinka to niespodzianki Pana Boga. Rozmowy będą kontynuowane w wieczornej audycji Czas Wzrastania o 21.30. Bądźcie z nami. Teatr studencki Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wyrusza w Polskę.
Zaprasza pani poseł Gabriela Masłowska wraz z rodziną Radia Maryja z Lubelszczyzny. Serdecznie zapraszam mieszkańców Lublina, Kraśnika i Puław na komedię Polityka Włodzimierza Pyrzyńskiego w wykonaniu Teatru Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia. Spektakl będzie miał miejsce 4 lutego w sobotę w Lublinie w amfiteatrze Kościoła Kapucynów na Poczekajce, Aleja Kraśnicka 76, o godzinie 14 oraz także 4 lutego w Kraśniku w Szkole Muzycznej na ulicy Popiełuszki obok Gimnazjum nr 1 imieniem Szarych Szeregów o godzinie 18.30. Natomiast 5 lutego w niedzielę studenci wystawią sztukę w Puławach w sali przy kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na ulicy Kowalskiego 1 o godzinie 13.45. Oczekujemy z radością i niecierpliwością na to spotkanie z Teatrem Studenckim Dobry Wieczór z Torunia, cieszącym się wśród mieszkańców Lubelszczyzny dużym uznaniem i zainteresowaniem. Ponownie serdecznie Państwa zapraszam, poseł Gabriela Masłowska. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i zatem do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie Witold Ludwig z zespołu filmowego Zerwany Kłos. Niniejszym przekazujemy komunikat dla widzów oczekujących na film o błogosławionej Karolinie Kuskównie. Pełna lista kin znajduje się na stronach internetowych zerwanykłos.pl oraz radiomaria.pl pod banerem na szczycie portalu. Lista kin jest na bieżąco aktualizowana. Film wchodzi do kin w całej Polsce już 17 lutego. Na tę chwilę film wyświetlać będzie ponad 70 kin studyjnych i sieć Cinema City w 30 miastach Polski. Natomiast już w ten weekend odbędą się pokazy przedpremierowe. Oto one. Sobota, 4 lutego w katowickim kinie Światowid o godzinie 14. Natomiast 5 lutego w niedzielę. Kraków, kino Kijów o godzinie 12. Rzeszów, kino Zorza, 19. Poznań, kino Apollo o godzinie 18. Katowice, kino Światowid, 14. W Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej o godzinie 14. I w trzech kinach w Warszawie. Kino Pracha, 13. Kino Luna, 14.30. I kino Wisła o godzinie 16. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia na salach kinowych. Dodamy tylko, że muzyka towarzysząca komunikatowi pochodzi z filmu Zerwany Kłos. Błogosławiona Karolino, módl się za nami. Minut po godzinie 13. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła, powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Czyli proszę Państwa, obudź się, Polsko, ma.